Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, ze mną jest... Onion z Polski, dzień dobry. Odłączono nieprawidłowe hasło. Niemożliwe, to musi być prawidłowe hasło. A my witamy was w grze No More Room in Hell. Jak jesteś Polakiem, hasło to Polska. A co? No musi być hasło Polska. Czekaj, wpiszę Czechy. Czechy? Nie, nie, ale serio, odłączają mnie, bo nieprawidłowe hasło. To poczekaj, to jeszcze raz w takim razie założę. Czekaj jeszcze raz. Czekaj, chyba idzie. Jej, wpisałem Anglio. Jakby co, ja już wchodzę. Ale co, to dołączyłeś się w końcu, czy nie? No tak, no mówię, żebyś czekał. To w końcu zadziałało, czy nie zadziałało? Tak, za trzecim razem. No widzisz, widocznie trzy razy trzeba było wpisać. Trzech razy tutaj. A ty jeszcze serweru nie włączyłeś, serwera właściwie? Nie, nie, wszystko jest cały czas. Intrygująca mapa, jakiś nóż, maska, ja pierwszy, gazeta. Ja właśnie, nie wiem czy wiecie, teraz mówię do widzów, że na tej mapie gram pierwszy raz. To jest właśnie ten nowy survival, jaki został dodany w ramach już jakiegoś update'u, który już był jakiś czas temu. Ja najprawdopodobniej też. Ale widzę, pewnie tu będzie jakiś psychopata zombie, albo psychopata człowiek. Myślisz, że trudno byłoby wszystkich pozabijać ludzi za pomocą latarki? Chyba ciężko, co nie? Ludzi czy zombie? Zombie się znaczy. Ej, czy mi się wydaje, czy oni właśnie dodali... Ej, nowa snajperka jest. Jak nic, jest nowa snajperka chyba. Nie, a może to jest stara? Okej, ja biegnę najpierw do jakiejkolwiek bazy, bo mnie zaspawnowało nie wiadomo gdzie. Wygląda mi to na nową snajperkę. Naprawdę, nie widziałem wcześniej tego. Ej, chodź mi powiedz, czy to jest nowa snajperka, to co trzymam w ręce teraz. Gdzie jesteś? W jakimś domku. Dużo mi to mówi. To powinno ci wskazać. Ten, koło mnie jest jakieś jeziorko, rzeczka, czy to coś takiego. W którym punkcie? Koło lampy. O, jest! Różowy samochód w serduszka. Żółte. No powiedz po prostu blisko... O, widzę cię. Nie, to zombie. Poczekaj, a jakiego punktu? Czekaj, słyszałem jakiś strzał. A, jestem w strefie A, już wiem, jestem w strefie A. Biegnę w twoim kierunku. Bronimy konkretnej strefy, bo tu widzę duży las, widzę cię. Tak, jest dużo stref. Dobra, bronimy jednej strefy, na razie się zabawiam. Powiedz mi, czy to jest nowa snajperka? A może zmienili wygląd starej snajperki? Ale no zobacz, wygląda jak nowa, co nie? Pokaż. Takiej nie było. Wygląda trochę fajniej, przynajmniej. Co nie? Tak, może to jest ta sama, ale ma lepszy, ale wygląda inaczej. I tak jakoś może jakby... Może starą snajperkę, może po prostu, wiesz, zmienili wygląd snajperki. A możliwe, ale fajnie, wiesz co, lepiej, jakby lepiej się strzela z tej snajperki, naprawdę. O wiele lepiej się strzela z tej snajperki. Może niż... to też zmienili. Dobra, czyli bronimy tylko punktu A. No chyba tak, no nie wiem, czy jest sens bronić pozostałe, bo pozostałe są... Gdzieś tam daleko, a to jest w ogóle duża mapa. Podejdź na chwilę. Wiesz co, my sobie zagramy, jak teraz na mnie uda się, to zagramy sobie na publiku, na tej mapie, dobra? No, podejdź na chwilę do domu. Poczekaj, bo ja chodź tu... do domu, bo ciemno. Gdzie jesteś? Poszedłem sobie. Tu jestem, naprzeciwko. Jak wychodzisz, jak wychodzisz, to tam prosto, widzisz? Tu jestem. To chodź do mnie. Poczekaj chwilę, bo tu spenetruję miejsce. A co ciekawego znalazłeś? Bardzo intrygującą rzecz. Dobra, to idę. Znalazłem, co mieli współlokatorzy za obsesję na punkcie mycia rąk. O, to brzmi ciekawie. Chodź. O nie. Faktycznie. I do tego prowadzi obsesja na punkcie mycia rąk. Nie no, ja często myję ręce. Jak mnie patrzysz. Ale jak masz obsesję, to zobacz, jak to się kończy. Dobra, tu leży jakiś człowiek bez ręki, a obok ręka. Chodź do B, pójdziemy zobaczyć, dobra? Dobra, do B, bo B ma 23%. Nie, my w ogóle sobie tak biegamy po całym lesie, gdzie grasował kiedyś psychopata. No. W ogóle tylko mi ta mapa przypomina piątek 13, nie wiem czy oglądałeś taki film, taki nie, horror. Nie. Znaczy kojarzę nazwę, ale nie oglądałem. Nie, ja mało horroru. Był kiedyś taki horror, piątek 13 opowiadał o... Boże. Pierwsza część bodajże opowiadała o letnim obozie, na którym była masa morderstw. Tamten obóz opuszczono, nowy właściciel ziem nie wierzył w legendy i wynajął ekipę, która miała przygotować miejsce na nowy letni obóz w tym miejscu. Znalazłem w ogóle ten, piłę mechaniczną. Ja znalazłem strzelbę. O, ja patrzcie, jakie broni tu są powieszone.
I apteczka, tak? Dobrze widzę? Chyba dobrze. Nie, mi tam apteczka. Strzelbę znalazłeś, ale w sensie shotguna, tak? Na... Chyba tak. Masz tu amunicję na górze, jakbyś chciał do tej broni, czy coś. Dobra. To nie wiem, czy na pewno to, ale muszę coś wywalić. Wywalę latarkę. Po co mi latarka? Nie wiem, mi to trochę przypomina tą mapę, choć nie wiem, dawno tego filmu nie oglądałem w sumie. O Jezu, muszę wywalić zbędną amunicję. A, kojarzę strzały. Patrz, na jak łódkę tu dodali. Co tu jeszcze jest ciekawego? Latarka. Dobra, w sumie niczego latarkę ciekawego to nie ma. Chyba ja wyrzuciłem akurat. Tu masz amunicję, jakbyś chciał. Tutaj na górze, widzisz? Tu na górze. Czekaj. O, uzbierałem. To jest Beretta Parenina, czy... To chyba nie. To chyba nie na tą amunicję będzie lecieć. Poczekaj, co by tu wziąć? Czekaj. Ale mam jakąś do tego amunicję, mniejsza o to. Dobra, to mniejsz... punkt C już jest stracony, tak jakby co. Dobra, to wiesz co, idziemy sobie do punktu A, który jest najlepiej broniony. Wziąłem sobie tą piłę do ręki, jeszcze dodatkowo, żeby ją przenieść trochę bliżej. O, nie, dobrze, przejmują właśnie nasz super punkt. Ja już tam biegnę. Nie, to mi naprawdę przypomina... No to może, wiesz co, ja nie oglądałem. Ten różowy samochód też ci to przypomina? Gdzie jest różowy samochód? Po prawej twojej. Mogę rzucić spoiler, kto był mordercą, czy nie? Może się, tak nie będę tego oglądać. Była pracowniczka kucharka, której syn umarł na pierwszym letnim obozie, bo ratownicy woleli wykonywać bardzo... Domyślasz się chyba co. Aha, rozumiem. I nie zauważyli, kiedy dziecko się topiło i ona zwariowała i... Mhm, no cóż. Było, zdarza się, każdemu. Tylko nie pamiętam jaki miała środek transportu. Możliwe, że miała właśnie w tym rodzaju, ale możliwe, nie wiem, nie pamiętam. Bo chyba przyjechała raz samochodem, gra mi się zacięła. Ale co, zacięła ci się? Zacięła mi się i wyłączyła. To właśnie do gry, bo... za dużo. To właśnie do gry, bo wiesz, że ja samotnie to ciężko, mogę mieć sprawę trochę utrudnioną. Wchodzę do gry, ale jestem w menu głównym. Dobra, dołączę do ciebie, na szczęście to jest twój serwer. Dołącz do gry. Polska. Pewnie będziesz martwy. Ojej. Mówię, wiedziałem za dużo. Wiedziałem za dużo, oglądałem ten film i umarłem. No, czasami widzisz? Wiedziałem za dużo, tak jak że Fetelo żyje, ale na szczęście napisałem, że to był spoiler. No. I nikt tego nie przeczytał, mam nadzieję. Ale jeszcze nie wiem, jak ono żyje, bo nie oglądałem. A on już u ciebie ożył w pierwszym odcinku? Ale kto? Fetel. Tak, ożył w pierwszym odcinku. Alma go wskrzesiła, czy jak? No prawdopodobnie, coś na tej zasadzie. To jest. Ale co, już go spotkałeś i wiesz, że ożył? Tak, w pierwszym odcinku, już na samym początku. Ja myślałem, że ono żywa dopiero w trzecim. W trzeciej części chodzi. No, się okazuje. Ja tu nawet widzę, słuchaj, policję z włączonymi światłami i z kogutem włączonym. Ale gdzie ty widzisz policję? Trochę poza mapą, obok, czekaj. Welcome to Camp skreślone Blood. Blood. Welcome to Camp, czekaj, bo jest trochę krwiowolno. Kurde, ja mam chyba jakieś problemy, takie drobne. Jak się ta mapa nazywa? Emne Camp Blood. Camping krwi, nie wiem, mi to strasznie przypomina piątek 13. Czekaj, zanurkuję pod wodę, zobaczę, czy tam jest trup tego chłopczyka. Jak będzie, to jest po prostu fajne. Wiesz co, ja mam problem, jednak ten klucz, którym walczę, nie jest wcale taki dobry, na jakim mógłby być faktycznie. Właściwie to jest trochę słaby. I trochę ciężko się zabija nim zombie. Ale powiem ci, że wyjątkowo dobrze mi idzie walka tą bronią, jak na tą broń. Bo przeważnie jak walczyłem tą bronią, to szło mi o wiele gorzej. A tutaj patrz, walczę taką bronią, no, nie za dobrą. I że tak powiem, nie idzie mi najgorzej. W sumie to całkiem nieźle mi idzie, jak na tą broń oczywiście. Czemu ty masz 30 punktów? O, dobrze, wiesz co się stało? Właśnie dostałem punkcik, czyli się zrespię jak zginę. Nie widzę, że tu cię zombie chcą zabić. Wiesz co, ja tak z nimi w kółko ganiam. Taka nowa zabawa moja. Ej, ale chyba trochę polepszyli tą broń, bo jak kiedyś uderzam, to zombie tak się odbijają od tego i dzięki temu mnie nie trafiają. Bo na dwa uderzenia i tak muszą zejść, co najmniej. Słuchaj, ja sprawdzę w sumie tą mapę, to nie jest coś wzorowane na piątku 13 tej pierwszej części.
Nie? No sprawdzę po prostu. Aha. No mówię, no bo mi to trochę przypomina. Dobra, ja zaraz się zabiję. Jeszcze ostatnie morderstwo i zabijcie mnie teraz. I teraz ja się szybko zrespię i postaram się ich jakoś wykończyć. Ile, bo mi Skype zasłania, ile zombie zostało? Tylko się... zostało zombie? Zostało kilka, wiesz czego ja się boję, bo tutaj, kurczę, teraz boję się, że zaraz mój runner przyjedzie. A dobra, znalazłem właśnie jakieś fajne rzeczy. Młoczek to... Dobra, gdzie to jest? Gdzie jest strefa A? Bo ja muszę szybko tam biec, zanim zombie zajmą wszystko. Wow, mój runner! Zabiłeś? Widzę tak. Runnera zabiłem, tylko muszę wejść do środka, co nie, bo zaraz mi strefę przejmą. A nie za bardzo wiem, jak tam się dostać. I tak to jest, jak się poddajesz. I... Kurczę, źle, ja chcę... Ach, musi być jakieś tylne wyjście, oni... O, jest, jest w tylne wyjście. Wejścia się znaczy. Obok ram... Kurczę, dużo... Jak wiesz co, jak się zrespisz, to weź przy okazji tą, ten pontonik taki. Do regeneracji, wiesz? A który punkt konkretnie? A, tak, 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 jak się już zrespisz, to weźmiesz nasz ten punkt, wiesz, do dobra. Tego. O ile morderca mnie w lesie nie zabije, to wezmę. Okej. Okay. Kurczę, moja postać się bardzo zmęczyła. I z jakiegoś powodu nie może trafić zombie z łopaty, nie mogę trafić. Ale za to zombie świetnie trafiają mnie. Ej, słuchaj, zgadnij, co znalazłem. Co znalazłeś? Skład broni. Gdzie? Ale pewnie Wildera tam potrzeba, znajdziecie, czy coś takiego. Tak, potrzeba Wildera. Tam jest... Są granaty, kilka karabinów, apteczka i skrzynka apteczek. No to tak, to jest dobry skład broni, ale mówię, pewnie potrzeba... I koktajl Mołotowa, tak mi się zdaje, chyba że w tej grze nie ma. Nie, to... Nie, jest koktajl Mołotowa, czemu miałby on nie być? Nie wiem czy jest, no wielu rzeczy nie w tej grze. To wyglądało to jak koktajl Mołotowa. Jak ej, coś mogę cię zaprowadzić. Przynieś, ale chyba nie mamy Eldera, wiesz? Ten, przynieś mi ten, jak to się nazywa? Ten pontonik. Runner! Runner znaczy. Weź pontonik przynieś. A runnera... O, faktycznie runner. Zabij go. Już, już, już. Chociaż... Zabij drugiego! Ej, jak wejdę... Czekaj, mam genialny plan. Spadaj, runner. Chodź mam do, genialny chodź plan, do budynku. Chodź do budynku. Nie, ja jestem mądry, ja jestem zarażony. A, ja też jestem zarażony i teraz mnie git zabity, zaraz będę martwy. Ej, Vlady, jestem mądry, zobacz co zrobiłem. No, ale niestety nie zrobiłem, nie... No i po co uciekłeś? Przez ciebie... No. Znalazłem tajną skrytkę z nożem i latarką. Ale wiesz, że tutaj nic ci to nie da, bo musisz strefy A bronić. Ale ja przeżyję, kiedy ty umrzesz broniąc strefę A. Ale ja już umarłem. Co? Ja już umarłem. Teraz mi to mówisz, a ja jestem już zaraz... i od, próbuję od kolejnej pół minuty już ci mówię, że jestem martwy, bo uciekłeś i nie udało mi się obronić. A wiesz, że ja jestem zarażony i mam chyba czerwone życie? Koło mnie są pilsy i apteczka. Tylko musiałbyś w ciągu 15%... W ciągu 15% musiał dobiec do punktu A. A biegnę. Gdzie leżą twoje zwłoki? Czy nie ma runnera? No tutaj właśnie. Tam musisz tylko zabić te 10... 30 zombie, szybko. Tam są runnery! Tam jest 30 zombie tylko. Ała. Wiesz co, naprawdę nie dałeś sobie rady, tylko z raptem 30 zombie tam było i po prostu... Tak jakby nie powiedziałeś mi, że jest jeden runner. I było nawet 3 runnerów. Dobra, wiesz jak zrobimy? Teraz dołączymy się... chodź, dołączymy się na tą mapę. Ale do jakiegoś serwera publicznego, dobra? Ja się zaraz dołączę, a ty do mnie dołączysz, dobra? Dobra. Ten. Chodź teraz, chodź, szybko się łącz, zanim ucieknie ci serwer. Nie mogę, a jest dołączony. Dołączyłeś? Tak. Idę. No, oni się tu już trochę widać, że oni już trochę grali, bo już to już trzecia fala jest. No, ale to tak akurat, skończyliśmy. No nie, urodziłem się martwy. Ej, ty też taki słyszałeś taki dźwięk dziwny? Nie. Dziwne, to było dziwne. To zabójca chce zabić ciebie w takim razie, nie mnie. Ja jestem jeszcze... On zawsze zabija najpierw najsilniejszych, nie bój się. Nie wiem o co chodziło, ale ja słyszałem taki dziwny dźwięk przez chwilę. Naprawdę, to było dziwne. Troszeczkę. Mówię. No, piątek 13. Ale to jest ta mapa, naprawdę? No to jest... sama mapa i znalazłem kolejnego trupa, który nie ma śladów pogryzień, tak mi się przynajmniej zdaje. Choć jest ciemno. A co nie ma śladów pogryzień, ma ślady kłucia. Jest na dworzu. Aha. Cóż. Wyglądają jak ślady kłucia, choć mam
Choć nie wiem, czy tutaj można mieć gorszą grafikę, nie pamiętam, czy są tu ustawienia graficzne. Ale jeżeli są, to mam najgorszą. Oj tam. Czekaj, to jest obok takiego domku, co się nazywał Mechanizm Log. Mechanik. Wiesz. Obok domku mechanika. Mhm. No okej, okay, w porządku. No to czekaj, nie, ma ślady ugryzień chyba. Wygląda to trochę jak ślady ugryzień. Swarka. Ktoś chyba lubi grać w Warcrafta, tak mi się zdaje. A co, Swarka to kto to jest? On powiedział Swarka, nie Warcraft? Jak dla mnie to była jakaś Swarka, a nie Warcraft. Na szyjniu. Ja słyszałem Warcraft, ale okej. Nie wiem. No i też widzę, że tutaj też wszyscy będą się trzymać jednej strefy. W sumie słyszy się to, co się chce usłyszeć. No. Nie wiem, dla mnie to było jakieś majaczenie. Znalazłem magazyn pinsów, ale aby się tam dostać nie potrzeba. Wiesz co, tu dużo jest jakichś różnych magazynów. Ogólnie rzecz biorąc, my mamy... Duchy, Famenu, Press Escape. NM Junction? Nie, ale my już graliśmy kiedyś Junction i nie udało nam się tego przejść. A to jest ta duża mapa, gdzie ja widziałem różowe? Tak, to jest ta nowa mapa. Aha, to jak mapa. Ci mówiłem, to ja pomyliłem, wybacz, bo była jeszcze jakaś inna nowa mapa, gdzie była praktycznie jak survival. To wybacz. No to może nie... Ej, czy on niesie drabinę? Zobacz, on drabinę niesie. Pierwszy raz coś takiego widzę. Kto? Ten GTM Manias, on drabinę nosi w ogóle. Już nosił, już położył. No, widzę. Ej, ale co nie, coś tacy... Aha, oni do B idą teraz. Patrz, drabinę niesie ze sobą. Widziałem. Może, aby się na nią wspiąć. W ogóle coś może tutaj wypali. Aha, to było to. Zaraz im B przejmą, jak tak dalej będą grać. Nie, zaraz będzie nowa fala i my żyjemy. I wszyscy będą czekali, aż ty przejdziesz. No chyba, że oni nie... Ej, ale... No nie, no zmienili mapę, naprawdę? To za po prostu niedorzeczność. Jak mogli mi to zrobić? Jedno blady. Dobra, jak dobra, na Junction mogę dopóki zagrać. Nie za... Zobaczymy. Dobra. Zobaczymy, no może... Blady, a jaki teraz horror planujesz po knoku? Nie wiem, ten, jak to się nazywa? Był jest jeden taki horror, który też jest dobrze, ten... Nie, Amnesia, ten jakiś nowy też jest jakiś, jak on nowy? Się nazywa? Nie znam. Ten, nie aż Outlast? Tak bardzo... O właśnie, Outlast. Go też chyba mówią, że jest dobry. Co nie? Nie wiem, nie grałem. Ale mówią, że też jest ciekawie zrobiony. To może w niego pogram sobie, zanim Amnezję. Czy grafikę ma na pewno zdecydowanie lepszą niż Amnezja, bo tam zerknąłem w ogóle, jak to wszystko wygląda i stwierdziłem, że to mi nie pójdzie na moim beznadziejnym komputerze. Znaczy ja słyszałem opinię, że on straszy przede wszystkim tymi screamami, czyli że coś ci nagle wyskakuje, ty się drzesz i na tym się to kończy. Znaczy, wiesz co, nie wiem, a też nie wiem. Znaczy, ja słyszałem zagram... taką opinię, nie grałem, więc nie wyrażam się. No mówię, nie, ten, no mówię, zagram to wtedy stwierdzę, jak bardzo to jest straszne, bo w Knock-Knocka też tak naprawdę nigdy nie grałem wcześniej. No. A jedno pytanie, ty masz ten Outlast po polsku czy angielsku, ale jak po angielsku... Nie, jeszcze nie mam, co nie, dopiero będę go sobie... Ale wiesz co, słyszałem, że jest w polskiej wersji, więc jak jest w polskiej, nie widzę problemu. No, jak będzie po angielsku, to proszę załatw spolszczenie, jak już. Albo nie załatwię. Ojej. O, ej, będzie szybko rzucaj się na broń, bo tutaj wiesz, tu się rzucają jak na mięso. To byłem siekierę strażacką. Tu się, dobra, jak na mięso. Tu się jak na mięso rzucają, bierz broń, bierz wszystko, co tylko znajdziesz. Biorę byle co. Potem mi dasz. Potem mi najwyżej dasz. Jak potem się podzielimy, granat wziąłeś. Wziąłem ten, to było... Mam beretę i mam 9 mm amunicję. Świetnie, to wiesz co, ja mam, tak się składa, że ja mam beretę, więc chodź mi rzucisz tu 9 mm amunicji, ja dobra? Ja też mam beretę. Aha, to nie, dobra, jak ty masz beretę, to zachowaj to, co masz. Czekaj, niech wyjdzie on pierwszy. Ej, dobra, oni wyszli już tak, oni grają strategicznie, to znaczy nie chcą się dać zabić z tego, co widzę, więc unikaj tak, jak oni, spróbuj unikać. Idzie do sklepu. Czy znaczy, reszta została. No dobra, spoko, widzę, że chyba ogarnięty jest w miarę. To może da radę. No fajne różowe drzwi. Proszę. Dobra, wchodzimy do sklepu, taktycznie jak zawsze. Czekaj, bo zombie wam robi plecy i... To ja je będę odciągał może. Pamiętaj o tym składzie leczniczym. Cholera, mam lagi. Strasznie.
Oła, uderzył mnie. O, zombie mnie uderzył i już nie mam lagów, cudownie. Widzisz? Leczniczy, to był jakiś leczniczy zombie widocznie. Tak. Tylko jest taki myk, że nie wiem czy jestem zarażony, ale chyba nie, bo nie widzę jeszcze. No i znowu mnie uderzył. Dobra, ja pójdę Boże, tutaj... czemu ten czarny zombie nie chce wciąż umrzeć? Nie chcę być rasistą, ale to... to ci nie wychodzi. Czekaj, idzie inny koleś, zabił. Dobra, wiesz co, jakbyś chciał, to możesz pilsy po prostu się cię tu wziąć, jak na wszelki wypadek. Nie, nie jestem zarażony. Ale i tak weź, bo się przydadzą w późniejszym etapie na pewno. A co, ty już wziąłeś? Tak, ja wziąłem swoje, bo tam dużo pilsów jest, wiesz? Boże, ale mnie w tym sklepie laguje. Czy po prostu serwer postanowił tak klimatycznie zmienić? Może i za tobą! Odepnij się i właź do sklepu, szybko! Kurde, nie udało ci się. Nie udało mi się? Nie, nie przeżyłeś, zamieniłeś się w runnera. Ale mi zawsze na tej mapie laguje strasznie. To nie wiem, czemu ci laguje. Bardziej niż na wszystkich innych. To jest zawsze takie smutne. Ale spokojnie, jak nie laguje, to jest zombie chyba. Nie, zombie się chyba... Znaczy nie wiem, czy to dobrze akurat, czy że tam jakiś zombie troszkę w jakimś sensie laguje, co nie? Czemu? Nie wiem. Boże, przecież ja miałem latarkę, a teraz już nie mam. Czuję się załamany. Okradziony. O, i okradziony, dokładnie. Wydawało mi się, że mam latarkę. Kradli ci pamiętnik, Ja się boję, że mogę być zarażony, cholercia. A nie, jak chcę być zarażony. I chcę mieć latarkę, bo tu zawsze jest ciemno. A Bladia, ty jakoś właśnie własną interpretację zakończenia w Knoku wymyśliłeś, czy nie? Wiesz co, naprawdę ciężko mi to zinterpretować. Myślałem, że to jest coś na zasadzie właśnie jakiegoś snu i że nasz bohater się obudził po prostu. A jak interpretujesz dziewczynkę i zarastający dom? No właśnie z dziewczynką mam problem, bo szczerze mówiąc ciężko stwierdzić, o co chodziło do końca z tą dziewczynką. Naprawdę. Ja tam widziałem, że ty widziałeś moją i jeszcze była jedna bardzo. Widziałem, no uważam, że spoko są wasze interpretacje dosyć. Czy jeszcze jedna osoba, przynajmniej jak ja patrzyłem ostatnio na komentarze, fajnie to zinterpretowała. No ta jedna osoba też to jakoś bawiła się w interpretacji. Po pogrzebanym w lesie trupie, ja to zinterpretowałem na wątek miłosny, a na wątek taki bardziej horrorystyczny. Czemu tylko ja nie żyję? Nie wiem. Czemu nie mam największego pingu? Kto ma największy ping? Największy ping masz ty. Ej, no niech on się lepiej odsunie od tych drzwi, bo to zaraz wybuchnie i nie będzie tak miło. Czy ja się poparzyłem? Ale oni są głupi, przecież to trzeba wysadzić, a nie do tego podchodzą. Co nie? No nie wiem, mnie tak zlagowało, że ja nic nie widzę. Po prostu... Naprawdę aż ciebie tak bardzo zlagowało? O, dziewczynka. No. Ej, czy on mi blokuje? Boże, no nie blokujcie tutaj ten głównego bohatera. To tak nie działa. Głównego bohatera. Bloody zawsze musi być głównym bohaterem. Zaraz go zombie. Co by było, jakbyś zagrał w jakąś grę MMO? Ej, coś się stało, zabili go. I teraz zamieni się w runnera? Zamieni się. Właśnie, Bloody, planujesz się w jakąś grę typu MMO zagrać? Nie, w MMO raczej nie będę grać. Nie, to mnie aż tak nie kręci, że tak powiem. Czy ja mam zawsze takie coś, że muszę od czasu zagrać, wbijam jakiś tam level i mi się nudzi. No właśnie, to za szybko się człowiekowi nudzi, takie nudzą się takie rzeczy, wiesz? Więc jakoś no, ale tak mógłbyś nie widzę grać siebie. Z widzami. No mógłbym zawsze. Tak jak do humoru Minhel. No, zawsze mógłbym. No dobra, wiesz co, nie jest tak źle w sumie, bo nadal jeszcze nie jestem chyba zarażony. Ogólnie sytuacja wydaje się dosyć wygodna, tu jest w ogóle ciemno, nienawidzę tego miejsca. Właśnie odnośnie ankiety tej twojej, to ile gier z tej ankiety wziąłeś pod uwagę? Znaczy wiesz co, ja tak przeglądałem, bo to w sumie jak ciekawe było, ale nie wiem jak się... Tam słyszałem, że zdecydowałeś tak strasznie nie sugerować, bo tam... No, bo tam różnie było, że zaczęli mnie zjeżdżać, coś tam, że... muszę skończyć jeszcze wiele rzeczy i tak dalej. A to był Peo i Sardok, ekipa twoja straj na dwójki. No wiem. O patrz, i tu jest ta stara snajperka. Ta... Kurde, coś tu drzwi zamknął czy co? Dlaczego nie mogę wejść do szafy? Nie wiem o co chodzi. Bo w szafie są tylko potwory. Dobra, wiesz co? Sprawa wygląda tak, że ja mam... Tak, tu jest... Ja bym tu wziął snajperkę w sumie. Bo jest tutaj trochę z tej amunicji do snajperki. I tak, pozbyłbym się innych rzeczy, takich jak... Nie, w sumie nie wiem czego się pozbyć, szczerze mówiąc, bo wszystko wydaje mi się dosyć przydatne. Pozbądź się broni palnej i mi przynajmniej jedną broń białą. Ile masz broni białą? Ja mam Colta. Mam Colta.
on ma tylko to, że on ma tylko 9 amunicji, co nie? I zastanawiam się, czy nie lepiej snajperkę będzie, jak wezmę. Tylko ona jest ciężka, to jest problem, wiesz? Ona jest ciężka i zastanawiam się... Kontaj, sprawdź, czy udźwigniesz snajperkę, a jak coś... No właśnie, cały czas coś wyrzucam i ona nadal nie mogę jej unieść, a jeszcze amunicję, co nie? Uniosłeś. No uniosłem, tylko że teraz nie mam miejsca na amunicję i to jest problem tak naprawdę. No, bo tu jest tak, jeszcze ta amunicja. Ej, zombie! Runner! Co za... Jestem zarażony i ledwo żyjący. Ogólnie no po prostu żyć, nie umierać. Jak tak myślę, snajperka w ciasnych pomieszczeniach, to chyba w sumie nie jest taki idealny pomysł. No chyba nie, ale nie myślałem, że on tak na mnie wyskoczy, szczerze mówiąc. I czemu on się dał zabić, zacznijmy od tego. Ja tego też nie pojmuję. W ogóle jestem... Kurde, wiesz co, jestem zarażony też. I to też jest bardzo niekorzystne. Ale jeszcze nie będę z tego korzystać, w sensie spisów. Masz tam siekierę. Obok była strażacka siekiera. Gdzie? Cofnij się. W prawo. Lewo, prawo. O, jest faktycznie. To wezmę sobie to, bo biorąc pod uwagę w jakiej sytuacji... Kurde, no nie gadaj, że mi nie mogę tego wziąć, za ciężkie. Dobra, to nie biorę. Nie będę brać, bo jednak nie chcę już niczego wyrzucać. A jest za ciężkie, jak się okazuje. Poczekaj, gdzie on zginął? Czy on miał jakiś ten ziomek? On miał jakieś pisy? To ty jesteś tam, tutaj sam? Tak, jestem chyba sam. Tu, gdzie leżą to para... To po prostu rzadki obok... Ciężkiego młota tam leżał to. Tak? I on tu zginął? On bo tak mi się zdaje, no bo zobacz, latarka, topór strażacki i ciężki młot. Wiesz co, bądź tak mi, poszukaj na mapie pilsów już kolejnych. A ty już nie masz pilsów, czy masz? Mam jedne jeszcze, z których zaraz skorzystam. No ale to już tak wiesz, na przyszłość by mi się przydała kolejna dawka. Jasne. Ciekawe, czy kiedy dodadzą taki lek, co by całkowicie leczył. Nie, to wątpię, bo to zniszczyłoby trochę klimat chyba. No ale jakby tego dodali zombie. Jeden, na przykład taki, że na całej mapie jeden takie, albo nie wiem, dwa. Taka strasznie mała liczba. No ale to mimo wszystko to, wiesz, mogłoby popsuć trochę klimat, bo tak jakby... Czekaj chwilę. I co, znalazłeś? Jestem z powrotem, wybacz. Kurde, po prostu nienawidzę tego! Nie mogę w niego trafić i potem on wywaliło mnie zabija. Mnie z serwera. Już do ciebie dołączam. No spoko, Boże, po prostu nienawidzę. Przyczepia się taki runner. Nie można z nimi za bardzo nic zrobić. No, snajperka jednak... naprawdę, tamta snajperka chyba była trochę lepsza, naprawdę, bo tam się strzela o wiele gorzej. Jak tak strzela. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie Stalkera. No? Która postać najbardziej ci się podobała? O Boże, nie pamiętam już, niedawno grałem. Ale nie pamiętasz postaci, czy nie pamiętasz, który z nich był taki najfajniejszy? No, raz, że postaci nie pamiętam, dwa, że nie pamiętam, która mi się najbardziej podobała, bo to bardzo dawno grałem w takiego Stalkera. Już wieki temu. Strzelok, wojskowy i najemnik. Rama. Ciężko stwierdzić, naprawdę, bo wszystkim się grało mi bardzo przyjemnie, co nie? A tobie, które się najbardziej podobała? Chyba wojskowy. Też? Taki jego wątek i podejście k samej kampanii sprawiło, bo na przykład w Strzelaku to odzywa się do nas. Boże, nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy ja mam takie lagi, że cały czas ginę, czy po prostu to nieumiejętność jest? Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Lagi to mam ja. Dobra, mniejsza o to. Dobra, w każdym razie w tym akcencie zakończymy ogólnie rzecz biorąc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam. Do następnego konstruktywnego odcinka. Na razie.